talent to jest iskra bardzo tajemnicza. Kiedyś w wojsku taki chłopczyk świeżo po poborze spotkał mnie w Bydgoszczy, tam miałem spotkanie autorskie i on powiedział: panie reżyserze, co ja mam robić, żeby zostać reżyserem filmowym? Niech pan mi szybko powie, bo ja tu jestem na dyżurze, odbieram telefony wieczorem tam do pułku czy tam do dywizji, a pan też nie ma czasu, bo pan idzie na spotkanie. Niech pan powie. No ja akurat zdejmowałem palto i mówię: słuchaj, jak masz na imię? To on mi powiedział: Wodek, Wodziu, dwie rzeczy rób tylko. Pisz wiersze i notuj sny. I można by powiedzieć, że to jest zabezpieczenie na to, żeby nie zmarnować w sobie tego. Człowiek się budzi w nocy, nie ma lampki, nie ma ołówka i nie ma kartki papieru. Rano się budzi, przegrana sprawa. Uciekł wiersz, uciekł zapis jakiegokolwiek snu zapamiętanego. Taki snów się już w ogóle nie pamięta nigdy. One są w gotowości, ale nie dla nas. Tylko dla tego czegoś, co jest w nas i ukryte przed nami. To ciekawa sprawa. Otóż talent to jest coś takiego, co jest schowane. I trzeba to wyciągać czasem gwałtem, tak jak się wyrywa, nie wiem, no spróbujmy wyrwać jałowiec z ziemi. No nie wyrwiesz, bo te korzenie są takie, tak złośliwie powkładane w glebę pod takim kątem, że nie wyrwiesz tego. I to samo jest z wieloma ludźmi, którzy mają talent, a nie sposób go wyrwać, ale inaczej ludzie jeszcze inni są przygotowani do takiego pytania: czy masz talent, czy go wydobędziesz? No stary, i tak go nie wydobędę. Po co mam zacząć go wydobędę? Nie namawiaj mnie do złego. To są ludzie leniwi, albo jeszcze inaczej, są to ludzie wątpiący, którym nie dane było wierzyć w siebie. A więc ten talent ciągle płynie wśród nas, jak te ryby w mętnej wodzie. No, po prostu czujesz to palcami, ale on ci się wyśliza, bo jej nie widzisz. To jest z talentem. Talent jest niewidzialny, dopóki się nie zamanifestuje w tworzywie. I widziałem wielu ludzi w Spatifie, którzy po którejś wódce mówili: stary, poczekaj, napij się ze mną, jaki ja mam pomysł. I oczywiście ten pomysł się roztapiał, że kolejna dawka niezdecydowania, bo tu chodzi o to, nie o to, że tego alkoholu jest za dużo, tak, jest za dużo, ale on powołuje ciągłe niezdecydowanie w środku, przy pozorach gwałtownego zdecydowania, na przykład fizycznego, prawda, pięściami, głową. Otóż im nic z tego nie wyszło. Nic z tego nie wyszło. Wracając już bez śmiechów do istoty talentu, wydaje mi się, że to jest ogromna turbina pracująca w nas. Dam wam przykład. Jest scena filmowa, czy ujęcie filmowe. Zaczynasz je świetnie. Ono nawet jest, ale nie wiesz potem, jak to dopełnić. Najczęściej dopełnia się to muzyką, dźwiękami, albo nawet dopowiedzeniem słów przez aktora. Ale nie wiesz, jak to zrobić. I teraz przypomnij sobie, co się dzieje, kiedy zapominasz nazwisko kolegi. Musisz wstać, albo odwrotnie, położyć głowę na stole, albo jeszcze inaczej, prawda? Przesiąść się na inne krzesło, albo jeszcze inaczej, spojrzeć przez okno w zieleń. I nagle przypływa do ciebie to nazwisko i imię. Tak jest z adresami, tak jest ze zgubionymi rzeczami. Święty Antoni, dopomóż mi, prawda? Otóż to zaklinanie siebie, jak to jest, to wydobywanie, to jest właściwie ten uruchomiony talent przez porównanie, bo przecież chodzi o rzeczy daleko bardziej skomplikowane i głębsze niż odnalezienie długopisu albo telefonu komórkowego, prawda, który gdzieś zostawiłem, który mi się okazuje, że mam w kieszeni, jak pan Hilary ma okulary na nosie, prawda, i ich szuka. Otóż talentu nie można szukać przez powierzchnię, tylko przez
uparte czucie tego, co jest do zrobienia, a częściowo już jest zrobione. Już jest mała roślinka. Chodzi o to, żeby rosła. I to jest praca nad talentem. Jego istota polega na tajemnicy kojarzeń, łączenia ze sobą rzeczy nieodgadnionych. Pewien utalentowany człowiek porównał kobietę do róży. Reszta to już grafomani, plagiatorzy, powtarzają ciągle to samo. Ale on pierwszy porównał kobietę do róży. Trudno by mi teraz z wami rozmawiać o tej sprawie, która pójdzie do internetu, o tej róży i kobiecie. Dlatego, że tam sięgamy po zagadnienia ukryte przed dziećmi, ludźmi bardzo młodymi, ale to porównanie jest najbardziej fundamentalne i trafne. Ale są jeszcze inne, daleko od siebie stojące rzeczy, stojące, leżące, fruwające, które nagle w błysku wiesz o tym, że koniecznie, niezbędnie, bo inaczej przegrasz życie, trzeba złączyć. Tak jakbyś łączył dwie cząstki wodoru z cząstką tlenu. Taki jest przymus. I to się nazywa talentem. Ta konieczność, poczucie konieczności i umiejętności zwarcia z sobą dwóch cząstek, dwóch atomów wodoru i jednego tlenu. I mamy wodę. Coś zupełnie niesłychanego, coś trzeciego, czego nie było. A jest przez to, że znalazł się człowiek, czy geniusz, czy natura, Bóg. I połączył te dwie odległe od siebie rzeczy. I na tym polega istota talentu. On tak funkcjonuje, jak taka turbina właśnie. Taki generator do robienia energii. To się nazywa wyobraźnią. To się nazywa... Moja koleżanka pewnego dnia zobaczyła jeszcze kilka moich filmów i powiedziała do mnie: ty masz, wiesz, ja myślę sobie, powie talent, smykałk. Także i tak się to różnie nazywa, ale to jest to samo ciągle. Mi się wydaje, że to jest tajemnica eksplozji. Właśnie, które polegają na łączeniu rzeczy nieodgadnionych. Słuchajcie, w tropach poetyckich, o których się uczą studenci na filologii, jest zagadnienie, które się nazywa metafora. Otóż to jest łączenie z sobą odległych pojęć lub desygnatów. I nagle powstaje rzecz niesamowita, nowe słowo, nowy twór, właśnie to trzecie. Amen.